System finansowania szkół niepublicznych kształcących dorosłych nie działał prawidłowo. Nie zapewnił organom dotującym skutecznych narzędzi zapobiegających nadużyciom w pobieraniu i wykorzystaniu dotacji, organom prowadzącym możliwości stabilnego planowania finansowego i jednolitych zasad dotowania na terenie kraju, a szkołom niezakłóconej organizacji zajęć. W ocenie NIK system sprzyja wyłudzeniu dotacji i generuje duże, nie zawsze celowe wydatki publiczne. Niestety, taki stan utrzymuje się pomimo systematycznie przeprowadzanych reform.